Rozmawiamy na dzień przed pierwszą walką Artura Szpilki po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Jak wiadomo, Artur podpisał 5-letni kontrakt z Alem Heymonem i jest pełen wiary w to, że w ciągu tych 5 lat osiągnie taki poziom, który będzie pozwalał mu walczyć o Mistrzostwo Świata w wagi ciężkiej. Jak ty postrzegasz decyzję Artura o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych? To wszystko pokaże czas, natomiast na ten moment uważam, że Artur bardzo dobrze zrobił, wiążąc się z Alem Heymonem we współpracy właśnie z Andrzejem Wasilewskim i z Piotrem Wernerem, podpisując kontrakt z Alem Heymonem na promocję Artura Szpilki, wyjechał do Ameryki, zmienił trenera, zmienił otoczenie, poświęcił się tylko i wyłącznie przygotowaniom do swojego sukcesu i do swojej kariery w Ameryce, tak jak wierzy w to Artur. Miejmy nadzieję, że szczęście będzie mu sprzyjać i jak gdyby będzie poprawiał też umiejętności i z walki na walkę będzie lepszym pięściarzem i otrzyma w końcu szansę upragnionej walki o tytuł. No, wydaje mi się, że tylko i wyłącznie taka droga amerykańska, taką jaką przedsięwziął Artur właśnie wyjeżdżając z Ameryki, może dać mu szansę wielkich pojedynków. To jest też jak gdyby kopia tego, co robił Tomek Adamek, który decydując się na wyjazd z Ameryki zostawił cały kraj, wziął rodzinę, zostawił wszystkich najbliższych, wziął tylko najbliższą rodzinę. Głównie walczył z amerykańskimi pięściarzami, jak gdyby przecierając rynek amerykański i później został dostrzeżony, co stworzyło mu walkę o mistrzostwo w królewskiej kategorii z Witalijem Kliczko. Chociaż ani Adamek, ani Gołota nie mieli takich warunków, wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, jakie w tej chwili ma Artur Szpilka zapewnione. No i bardzo dobrze, że tak jest. No, to na pewno też mobilizuje Artura do jeszcze większej pracy. Na pewno ma świadomość, że są ludzie, którzy wierzą w jego sukces, wydali dużo pieniędzy na jego rozwój i myślę, że Artur jest na tyle ambitnym człowiekiem, gdzie zawsze powtarzał to przed każdą swoją walkę, bo jest taki charyzmatyczny, bardzo energiczny w swoich poczynaniach, że zobaczymy, jak to wszystko się dalej potoczy. Natomiast patrząc na krótkie filmiki na internecie z jego przygotowań, można śmiało stwierdzić, że naprawdę ciężko tam pracuje, wprowadza nowe rzeczy do swojego stylu boksowania i miejmy nadzieję, że będzie potrafił to przełożyć, pokazać podczas swojego najbliższego pojedynku, no bo rynek amerykański jest takim rynkiem, że niestety przegrani dosyć szybko zostają zapominani, tylko zwycięzcy mają szansę tutaj osiągnąć bardzo dużo, więc musi zdawać sobie sprawę, że każdy pojedynek to będzie taki na śmierć i życie, że tak powiem. Musi wygrywać, musi pokazywać swoją pozycję i swoją jakość boksowania. Niedawno Artur tutaj w tym programie opowiadał, że przechodził chwilę załamania, chwilę dużego kryzysu po swojej pierwszej zawodowej porażce z Bryantem Jenningsem. Czy nie odnosisz takiego wrażenia, że ta porażka z Jenningsem dała mu więcej niż 17 wcześniejszych zwycięstw, że była dla niego taką lekcją pokory? No na pewno tak. Wiadomo, że pierwsza porażka jest przeciwnik, zawodnik zawsze bardzo dotkliwie ją sobie odczuwa i Artur w jakiś sposób był też, budowano się jego rekord, wydawało mu się, że już jest naprawdę bardzo dobry, a tutaj porażka z Jenningsem zastopowała jego wyobrażenie o wielkim boksie, jakby pokazała mu miejsce w szeregu do tego, że musi jeszcze wrócić, że musi jeszcze skupić się na sobą, że musi zmienić nie tylko proces treningowy i nauczenie się nowych technik, ale to wszystko, co się dzieje wokół boksu, to znaczy pewne nawyki, pewne jak gdyby zachowania, które powodują, że jest jak gdyby zdekoncentrowany, że nie żyje tylko i wyłącznie pięściarstwem. Natomiast Jennings jest to świetnej klasy zawodnik, co pokazuje to, że już jutro będzie również walczył o Mistrzostwo Świata z Witalijem, z Władimirem Kliczko, więc jak gdyby ta porażka nie daje mu żadnej ujmy i myślę, że tutaj Artur wyciągnął właściwe wnioski. No właśnie, wyciągnął wnioski i przygotował się dobrze do walki z Tomaszem Adamkiem. Wygrał tą walkę. Jak oceniasz postawę Artura w tym pojedynku? Powiem tak, że zwycięzców się nie krytykuje. Był lepszym zawodnikiem, natomiast wiadomo, można mieć kilka odniesień do tego, że jednak Tomek był, jak gdyby zlekceważył Artura, nie podszedł do tego bardzo poważnie, ale też nie można nic zabierać Arturowi, bo był świetnie przygotowany, miał swój plan taktyczny, który realizował ze swoim sztabem szkoleniowym, wygrał tą walkę zdecydowanie, poruszał się dobrze na nogach, nie dawał się w bijatykę. Natomiast Tomek Adamek pokazał, że już nie jestem samym zawodnikiem, co kiedyś. I fajnie, że Artur wygrał tą walkę, bo ja mu kibicowałem i wierzyłem w zwycięstwo Artura. Dzięki temu właśnie jest tutaj, gdzie jest i myślę, że
To zwycięstwo jeszcze dodało mu więcej wiary w siebie i będzie to w stanie przełożyć na kolejne pojedynki i pokazanie swoich największych umiejętności w Stanach Zjednoczonych. A myślisz, że po tym zwycięstwie z Adamkiem Artur Szpilka jest zdecydowanym numerem jeden, jeżeli chodzi o wagę ciężką w Polsce? Powiem tak, na pewno jest na ten moment numerem jeden, to nie ulega wątpliwości, natomiast jest kilku chłopaków, którzy też cały czas się rozwijają i też wierzą, że będzie stworzona im szansa pokazania się na dużych galach z dużymi nazwiskami, co zaprocentuje dobrymi pojedynkami za ewentualnie dobre pieniądze, bądź pojedynkami o pasy mistrzowskie. No ale w tym momencie jest numerem jeden. Bo a konkretnie których chłopaków masz na myśli w tej chwili? Na pewno brany pod uwagę jest Mariusz Wach, który wygrał z Olukunem. Na pewno jest Marcin Rekowski, który pomimo swojego wieku cały czas pokazuje, że nie jest wyboksowany, że jest gotowy na duże pojedynki. Myślę, że Andrzej Wawrze, który wraca po wypadku i jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Więc głównie na tej trójce bym się teraz skupiał. No Artura bardzo chwali jego nowy trener, Ronnie Shields, były szkoleniowiec takich pięściarzy jak Mike Tyson czy Evander Holyfield. On mówi, że Polak ma wielki talent, że jest stworzony do wielkich walk. No i jego zdaniem, tutaj niedawno w rozmowie z serwisem ringpolska.pl powiedział, że jego zdaniem Artur Szpilka w ciągu kilku lat może okazać się zbyt trudnym rywalem dla, uwaga, Władimira Kliczko. I teraz chciałbym zapytać, co ty sądzisz o takich słowach? No bo na pewno tego typu opinie wypowiadane przez trenera dla Artura są niesamowicie motywujące. No on, Artur jest na pewno tytanem pracy. To pokazują właśnie te filmiki, które widać ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast na temat zmiany trenera, zmiany przygotowań przez Artura, on zawsze pracuje za kilka osób na treningu. Bardzo się poświęca nie tylko fizycznie, ale stara się również psychicznie być w pełni skoncentrowany na nowych rzeczach i na pewno ma bardzo dużą łatwość przyswajania nowych elementów i bardzo dobrze, bo to też gwarantuje sukces. Natomiast jedyną moją obawą to jest, jak będzie Artur sobie w stanie poradzić z wysokimi, ciężkimi amerykańskimi pięściarzami, nie tylko, bo tutaj sam się o tym bardzo przekonałem, że te warunki fizyczne na wadze ciężkiej mają też jednak ogromne znaczenie, bo Artur jest szybkim zawodnikiem, natomiast nie ma zbyt dużego wzrostu i ta siła ciosu jednak na wagę ciężką też nie jest na tyle mocna, żeby był w stanie znokautować zawodników jednym uderzeniem. Natomiast wiadomo, stara maksyma bokserska mówi, że nie ma odpornych na cios, tylko są źle trafieni i jeżeli popracuje nad precyzją, nad dynamiką, nad pewnymi akcjami, czy nad zmianą tempa, to kto wie, czy nie będzie bardzo groźnym zawodnikiem dla dużo wolniejszych zawodników kategorii ciężkiej. Natomiast mocno bijący, wysocy zawodnicy na pewno będą dla niego wielkim niebezpieczeństwem.